Będę dzisiaj czytał fragment ze Starego Testamentu, ale zanim go przeczytam, to przeczytam jeden wiersz, który jest zapisany w Nowym Testamencie, żebyśmy mogli zobaczyć jakąś ciągłość między jednym i drugim. Słowo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12 i w wierszu 41. Tutaj tak mamy napisane w Piśmie Świętym. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. Oto tutaj więcej niż Jonasz. Takie bardzo zaskakujące słowa, kiedy Pan Jezus rozmawiał ze swoimi przeciwnikami, z tymi, którzy kusili Go, bo chcieli w tym momencie, w tej historii, którą przeczytałem, aby zobaczyć jakiś znak od Niego, to On im powiedział, tylko będziecie widzieli znaki Jonasza. A potem powiedział takie dziwne słowa, mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem. I to jest coś, co może nas zaskakiwać, jak Pan Jezus mógł użyć pogan ze Starego Testamentu i powiedzieć, że to oni staną na sądzie, żeby świadczyć przeciwko temu pokoleniu. A więc Niniwa jako pewne miejsce, jako pewien symbol mówi o czymś wielkim. Ci ludzie, którzy wtedy spierali się z Panem Jezusem, oni wiedzieli, czym była Niniwa. Oni znali jej losy i pewnie się zdenerwowali, kiedy to słyszeli. Niniwa jest takim szczególnym miejscem, szczególnym miastem i właśnie dlatego o nim chciałbym dzisiaj czytać, ale zanim to będę czytał, to chciałem wspomnieć tą historię zapisaną w Nowym Testamencie, bo sam Pan Jezus wspomina właśnie o tym bardzo szczególnym mieście. A chcielibyśmy czytać pierwszy rozdział z księgi proroka Nachuma. To jest zapisane w Starym Testamencie, w Biblii Tu Warszawskiej, strona 995. Czasami mamy problem, żeby znaleźć tego proroka, dlatego że stosunkowo rzadko się z niego czyta. Księga proroka Nachuma, będę czytał pierwszy rozdział od pierwszego wiersza, będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. Wyrocznia o Niniwie, księga widzenia Nachuma z Elkosz. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan, mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogów i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wyschają. Omdlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje się przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto ostoi się przed jego srogością, kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku, On zna tych, którzy Mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk. Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów. Spalone zostanie jak suche ściernisko. Z ciebie wyszedł ten, który wymyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. Tak mówi Pan, chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżę. Otóż teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie i rozerwę twoje więzy. Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz, twoje imię już nigdy nie będzie wspominane. Ze świątyni twojego Boga usunę posąg rytyl i lany i przygotuję ci grób z piętnem hańby. Oto są na górach nogi zwiastuna ogłaszającego radosną wieść o pokoju. Judo, obchodź swoje święta, wypełniaj swoje śluby,
gdyż niegodziwiec już nie będzie cię najeżdżał. Jest on do szczętu zniszczony. Do tego miejsca. Ja mam tu świadomość, że często, kiedy czytamy Stary Testament, to mamy z nim problem, dlatego że są tam rzeczy, które są dla nas tak bardzo obce. Dlatego właśnie najpierw przeczytałem ten fragment zapisany w Nowym Testamencie i słowa Pana Jezusa, które tak mówiły, że mężowie z Niniwy staną na sądzie wobec tego pokolenia. I dzisiaj chciałbym mówić właśnie o tym mieście, o mieście Niniwa, w zasadzie szerzej o tym mieście, państwie. I chciałbym zadać takie retoryczne pytanie, czy Niniwa musiała upaść. Dlatego że fragment, który przeczytałem, on mówi o upadku Niniwy. Chciałbym dzisiaj o tym tu powiedzieć coś więcej. Chciałbym, żebyśmy się skupili dzisiaj właśnie na tych Bożych drogach, które są często tak niezrozumiałe dla nas, ale z drugiej strony, które są tak pouczające. Te drogi, które są zapisane w Starym Testamencie, one pokazują nam to Boże działanie w tak bardzo, bardzo różnych sytuacjach. I dzisiaj właśnie chciałem się zastanowić nad sprawą Niniwy. Ale zanim to zrobię, chciałbym, żebyśmy spojrzeli może na tą księgę, dlatego w taki rzut oka może najpierw, dlatego że rzadko się ją czyta, rzadko się o niej mówi. Autorem księgi, tak jak mamy tu napisane, był Nachum, to był prorok. Imię Nachum to jest skrót od imienia Nehemiasz, a to znaczy pocieszenie Pana, pocieszenie od Pana. A więc to było jego imię. W pierwszym wierszu, żeśmy tak czytali, wyrocznie o Niniwie, księga widzenia Nachuma z Elkosz. I to w zasadzie jest wszystko, co tak naprawdę wiemy o tym proroku, dlatego że nie mamy za dużo informacji o nim więcej. No, tam żeśmy czytali, że on pochodzi z miejscowości Elkosz. Być może jest to Kafarnaum, które znamy z Nowego Testamentu. Tak bibliści przypuszczają. Natomiast jeśli chodzi o czas, kiedy księga została napisana, to na pewno została napisana w VII wieku przed Chrystusem i w latach między 663 a 612. Ja za chwileczkę powiem, czemu akurat ten przedział jest taki dosyć ściśle określony. Natomiast sytuacja geopolityczna, w której Nachum przedstawił swoją wyrocznię, którą otrzymał od Boga, swoje widzenie, które otrzymał od Boga, było takie, że w tym czasie, gdy on to miał, to Królestwo Północne, czyli Izrael, już nie istniało. Ono już nie istniało od roku 722 przed Chrystusem, a więc przynajmniej 60 lat, jeśli nie więcej, już nie istniało w ogóle to Królestwo Północne. Natomiast to Królestwo Południowe, czyli Juda, to, o którym również nam tak sporo mówi Stary Testament, ono owszem, ono istniało i było to w czasie prawdopodobnie jednego z trzech królów Judy, to byli Manasses, Amon i Jozjasz. Wiemy, że Jozjasz to był ostatni taki dobry, pobożny król w Judzie, to był król, który zrobił takie ogromne reformy. Natomiast jego dziadek, czyli Manasses, był jednym z najgorszych królów, bardzo długo panował, wprowadził bardzo wiele pogaństwa do Judy i skutkiem tego Pan Bóg dopuścił, że został wzięty do niewoli przez Asyryjczyków i był właśnie w Niniwie jako niewolnik przez jakiś czas, król, który został tu niewolnikiem i będąc tam po jakimś czasie, tam będąc pokutował i Pan Bóg przywrócił go z powrotem i najprawdopodobniej pod koniec jego panowania właśnie było to proroctwo, ale mógł to być jeszcze jego syn Amon, który panował bardzo krótko, około 2 lat. On też źle postępował przed Panem i trzeci król, dobry król Jozjasz. Tak więc to proroctwo było w obrębie tych trzech królów, Manasses, Amon i Jozjasz, prawdopodobnie pod koniec Manassesa. W tamtym czasie, jeśli chodzi o to południowe, to królestwo Judy, to głównym zagrożeniem dla nich właśnie było państwo asyryjskie ze stolicą, o której żeśmy mówili, ze stolicą w Niniwie. To było główne zagrożenie, przed którym Juda jako państwo, ludzie po prostu drżeli.
mieli z tym problem. I właśnie w tym czasie Pan Bóg dał prorokowi Nahumowi to przesłanie. Ja mam świadomość, że ono jest trudne, ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj temu troszeczkę przyjrzeli. Ale chciałbym się mu przyjrzeć w taki szczególny sposób. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Niniwę i chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Asyrię w szczególności, no dlatego, że prorok mówi o tym państwie i o tym mieście. Kiedy spojrzymy na Stary Testament, to Stary Testament bardzo dużo mówi o Asyrii i bardzo dużo mówi o Niniwie. I chciałbym, żebyśmy się temu zaraz przyglądnęli. Ale spójrzmy może najpierw na mapę Bliskiego Wschodu. To jest mapa z czasów 9 do 7 wieku przed Chrystusem. Ten ciemniejszy kolor to jest 9 wiek przed Chrystusem. Ten tu jaśniejszy to jest 7 wiek przed Chrystusem. W tym 9 wieku przed Chrystusem to państwo asyryjskie, to mocarstwo, bo to było pierwsze takie potężne mocarstwo, mniej więcej miało taki zasięg. Natomiast w tym czasie, kiedy prorok miał swoje przesłanie, kiedy Nahum miał przesłanie, to imperium było w szczycie swojej. Tu potęgi na tej mapce jest mapa tego imperium z lat 70. VII wieku i ono obejmowało potężny obszar. Jak tu widzimy, na południu był Egipt, dzisiejszy Egipt, zresztą wtedy też to był Egipt. No tu był Babilon, tu były różne państwa, które istniały, a których już dawno nie było, dlatego że wszystkie zostały podbite przez Asyrię z takim jednym malutkim tu wyjątkiem, mamy innym tu kolorem zaznaczone, a to jest Judea ze stolicą w Jerozolimie. To w zasadzie był jedyny taki rejon, który nie był całkowicie podporządkowany Asyrii, natomiast no, miał z nią duże kłopoty. Kiedy spojrzymy, to jest naprawdę ogromny obszar. To jest praktycznie cały ten dzisiejszy Bliski Wschód, o którym się i ostatnio tak bardzo dużo mówi, ale spójrzmy jeszcze. Miasto Niniwa było mniej więcej w tym miejscu. Tutaj mamy miasto Jerozolimę, ale jeszcze mamy jedno miasto zaznaczone w Egipcie Południowym. To są Teby. Ono jest istotne, no to miasto, dlatego że prorok wspomina o tym mieście i ja o nim też za chwilkę powiem. Także tak to mniej więcej no, tu wyglądało. Kiedy spojrzymy na to, co prorok mówił, to w tym pierwszym wierszu i potem w trzecim rozdziale, w 19 wierszu, jeśli macie Biblię, to spójrzcie, bo to jest dość ważne. W trzecim tu rozdziale, w 18 wierszu, prorok mówi tak. Zasnęli twoi pasterze królu asyryjski. A więc tu widzimy, że to proroctwo się odnosi nie tylko do Niniwy, ale do całej Asyrii. Ono się odnosi no, do całej. Również w tym proroctwie jest wspomniane miasto Jerozolima. W przekładzie Biblii Warszawskiej to jest 2 rozdział, 1 wiersz, bo w niektórych przekładach to jest 1 rozdział i 15 wiersz, stąd to mówię. Tu mamy napisane tak, Judo, obchodź swoje święta, a więc tutaj prorok zwraca się do tego maleńkiego skrawka, gdzie była Juda i Jerozolima, bo oni jeszcze mieli jaką taką tu niezależność. I trzecie miejsce to są Teby, to jest południowa część Egiptu. Ona jest również wspomniana w księdze proroka Nahuma w rozdziale 3, wierszu 8. Spójrzmy tutaj, 3 rozdział i 8 wiersz, tu mamy napisane tak. Czy jesteś lepsza niż Noamon? Dlatego, że to jest inna nazwa Tebów. Jeszcze o tym będę też mówił, ale chciałem, żebyśmy mniej więcej mieli takie tu pojęcie, o jakim obszarze tu jest mowa i jak bardzo wielkie było to państwo asyryjskie właśnie w tym czasie między 9 a 7 wiekiem przed Chrystusem. Jeszcze do tego wrócę, ale chciałbym, żebyśmy na tą samą mapkę spojrzeli jeszcze raz troszkę inaczej. To mamy współczesną mapkę Bliskiego Wschodu. Wiemy, że o nim się tak bardzo dużo mówi z wielu względów. No choćby z tego, że tutaj, gdzie jest czwórka, to jest Strefa Gazy, gdzie cały czas są bardzo mocne walki.
Tutaj mamy wschód Morza Śródziemnego, wschodnią część Morza Śródziemnego. Mamy potężne państwo Turcję, mamy Syrię, Irak, Iran, Arabię Saudyjską, Jordanię, mamy Liban, mamy Izrael i mamy Egipt. I teraz, gdybyśmy te dwie mapy ze sobą próbowali w jakiś sposób złączyć, to możemy zauważyć, że to mocarstwo, to państwo asyryjskie w tamtym czasie zajmowało dzisiejsze państwa w ten sposób. Cypr, część Turcji, część Armenii, część Iranu, cały Irak, północną część Arabii Saudyjskiej, całą Jordanię, całą Syrię, cały Liban i praktycznie cały Izrael, oprócz tu Jerozolimy i tego małego skrawka, ale także cały Egipt. Tak więc, gdy spojrzymy, bo właśnie często, gdy czytamy Stary Testament, to jak gdyby to czytamy i nie potrafimy sobie tego uzmysłowić, jak potężne były tamte mocarstwa. To było, no dzisiaj, gdy patrzymy no, na przykład na Iran, to jest potężne państwo, ja go tu nie mam nawet no, całego, zresztą tam też w tej chwili są różne zakłócenia, ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić, to mocarstwo asyryjskie zajmowało cały ten obszar i ten obszar był przez nich w straszny sposób zarządzany. I to, co jest ważne, to Pismo Święte bardzo dużo nam właśnie mówi o tej Asyrii i konkretnie o Niniwie, a taki właśnie finał jest w tej księdze proroka Nahuma. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli, że Biblia mówi od początku do końca bardzo, bardzo dużo o tym państwie. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na taki czasowy diagram, który tu zrobiłem, żeby nam to też w jakiś sposób przybliżyć. Tutaj mamy oś czasu i to Imperium Neoasyryjskie, bo ono ma najczęściej taką nazwę, jego szczyt był tego imperium około 850 roku przed Chrystusem, czyli IX wiek przed Chrystusem, natomiast koniec był w roku 605, czyli to był początek VII wieku przed Chrystusem. Ale to był ten obszar czasowy, w którym to imperium było niesamowicie mocne i Biblia bardzo, bardzo dużo o tym mówi. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na Pismo Święte, to Pismo Święte bardzo dużo mówi o Asyrii i bardzo dużo mówi o Niniwie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w momencie, kiedy mamy opis Ogrodu Eden, to już tam jest wspomniane Asyria jako pewne miejsce. Jako miejsce, do którego opisujący się odnosi, że ta rzeka przepływała właśnie przez Asyrię. Natomiast w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 10, jeśli macie Biblię, to spójrzcie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 10 rozdział. Tam mamy pierwszą wzmiankę o tym mieście Niniwa, czyli o tym mieście, do którego się odnosił również Pan Jezus Chrystus. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 10 rozdział. I przeczytam od 8 wiersza. Pismo Święte tutaj tak jest zapisane. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akad, Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehowot, Ir i Kalach. A więc tu mamy napisane, że Nimrod to było już po potopie, to był jeden z prawnuków Noego. On był pierwszym mocarzem na ziemi i między innymi to był ten, który zbudował Niniwę. Tak więc Niniwa jest miastem, ale w swoim czasie było miastem, państwem, które odgrywało ogromną znaczenie przez całą historię tych biblijnych czasów, tych czasów, o których mówi również Biblia. Natomiast przechodziło różne okresy, natomiast właśnie od tego IX wieku przed Chrystusem mamy jakby taki ostatni akord tego państwa, tego imperium, które często w historycy
nazywają Imperium Neoasyryjskim. I właśnie odnośnie tego Pismo Święte też poświęca bardzo dużo czasu. Gdybyśmy teraz spojrzeli do Starego Testamentu, do Ksiąg Królewskich, Księgi Królewskie, one obejmują życie królów izraelskich, a potem królów północnych i królów Judy. I one pokazują o tym, w jaki sposób również Asyria miała wpływ na państwo Izrael, to północne, i potem na Judę. Pierwszy taki fragment, który chciałem przeczytać, jest zapisany w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale 14. Przeczytam tylko fragment. To jest mowa o królu izraelskim z Królestwa Północnego, którego się określa mianem Jeroboam II. I to był praktycznie ostatni król izraelski, któremu się dobrze wiodło, mimo iż nie szedł za Bogiem. I za jego czasów działał taki prorok, o którym chciałem mówić, prorok Jonasz. Ten moment jest tu bardzo ważny, temu chciałem to przeczytać. Druga Księga Królewska, 14 rozdział, i przeczytam może 24, 25 werset. Tutaj jest mowa o tym królu izraelskim Jeroboamie. A czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. A więc tu czytamy, że ten król był królem, który nie był według tego, jak Pan Bóg go chciał mieć, ale czynił to, co złe w oczach Pana. Ale czytajmy dalej. 25 wiersz mówi tak. Lecz, jest mowa o Bogu, przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego. I teraz mamy napisane tak. Które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Hefer. A więc tutaj mamy wspomniane, że temu królowi izraelskiemu się dobrze wiodło zewnętrznie, on nawet poszerzył swoje tu granice, zgodnie ze słowami proroka Jonasza. A więc tutaj mamy wspomnianego proroka Jonasza i na tej historii imperium chciałbym go zaznaczyć. To było około roku 760 przed Chrystusem. On przez kilkadziesiąt lat działał, ten Jonasz, ten prorok Boży. I tutaj żeśmy tak przeczytali, że zgodnie ze słowem tego proroka państwu północnemu Izrael się w miarę dobrze wiodło, a nawet poszerzył swoje granice. A teraz spójrzmy, dlatego że prorok Jonasz jest taką postacią dosyć charakterystyczną. Spójrzmy do księgi tego proroka, która jest zapisana w Księdze Jonasza. To jest strona 988 w Biblii Warszawskiej. W zasadzie znamy wszystko, albo przynajmniej inaczej. Wydaje nam się, że znamy historię tego proroka. To był bardzo szczególny prorok i wszyscy zawsze to kojarzą. Jonasz i ryba. I to jest znane i dla tych, którzy są naśladowcami Chrystusa, ale też i dla tych, którzy nie są. Dlatego, że ta historia jest taka dobrze znana, ona wzbudza różne często tu kontrowersje, co to za ryba, ale to nie jest nasz temat. Natomiast prorok Jonasz, jego księga jest bardzo szczególną księgą, dlatego że ta księga nam może mniej mówi o proroctwach, które miał Jonasz w stosunku do Izraela, natomiast mówi nam o relacji tego proroka z Bogiem. I w Księdze Jonasza w pierwszym rozdziale i w drugim wierszu czytamy tak. Słowa, które Pan Bóg, może przeczytam wiersz pierwszy i drugi. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści. Czyli Bóg przemówił do Jonasza. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. A więc tutaj mamy już taką bardzo konkretną informację, pierwszą taką mocną informację w Piśmie Świętym odnośnie miasta Niniwy, że Pan Bóg chciał posłać swojego sługę Jonasza, żeby tam poszedł, żeby poszedł do tego miasta i żeby
zwiastował tam o jego losie. Prorok gdzieś tutaj mieszkał, plus minus, w tym miejscu. I Pan Bóg mu powiedział, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów o tym, że jej nieprawość do mnie doszła i że ja go zniszczę. Ja myślę, że mniej więcej pamiętamy tą historię, że Jonasz, gdy to usłyszał, to nie poszedł tam, ale zaczął płynąć w tamtą stronę, no i Pan Bóg musiał go zawrócić. No ale to jest, powiedzmy, ta historia, którą znamy. I kiedy już prorok został w końcu tu zachowany i wypluty przez tą rybę, kiedy się wydawało, że już jest wszystko załatwione, to spójrzmy, co Pan Bóg znowu mu powiedział. Księga Jonasza, 3 rozdział i 1-2 wiersze przeczytam, które brzmią tak. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. A więc po raz drugi Pan Bóg w swojej cierpliwości zwraca się do tego krnąbrnego proroka i znowu mu mówi, wstań, idź do Niniwy, i mówi, i przekaż mu to poselstwo, które ja ci daję. A więc Pan Bóg dał pewne poselstwo tu Jonaszowi, które on miał przekazać temu miastu, które miał przekazać Niniwie. No za pierwszym razem prorok się zbuntował, ale za drugim razem już poszedł. I gdy on poszedł do tamtego miasta, spójrzmy na 3 werset tego 3 rozdziału, 3 i 4, w którym tak czytamy. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej, a Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia i wołał tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. A więc tutaj w tym miejscu z tego fragmentu wnioskujemy, że w tym około 760 roku, kiedy Jonasz już znalazł się w Niniwie, to było wielkie miasto, to było ogromne miasto, to było miasto, w którym były pałace, ogromne mury, były tam też takie ogrody wiszące, które się często mówi, że to jest 1 z 7 cudów świata. I Jonasz tam poszedł do tego miasta, przypuszczam, że strasznie wyglądał, bo ta sól mu pewnie skórę zniszczyła. I w wierszu 4 żeśmy czytali tak, rozpoczął wędrówkę po tym mieście. Chciałbym, żebyśmy przy okazji zwrócili uwagę, jak ewangelizował Jonasz, bo ja myślę, że żaden z nas by tak tego chyba nie robił. On mówił tak, tak wołał, jeszcze 40 dni pozostało do zburzenia Niniwy. A więc on im zwiastował no, poselstwo w zasadzie śmierci, bo mówił im, że za 40 dni to miasto zostanie zburzone. No tam jakiś pozytywnych rzeczy tu nie było. Jonasz, mimo że był prorokiem, był też patriotą i pilnował tu swojego kraju i miał świadomość, że Asyria jest ogromnym niebezpieczeństwem dla jego kraju i najchętniej by zrobił coś, żeby to państwo przestało istnieć. A tutaj Pan Bóg mu tak powiedział, idź i mów tamtemu miastu, więc on może i ze złością mówił, tak, jeszcze 40 dni i to miasto zostanie zniszczone. W wierszu 5 czytamy, jaka była reakcja tego miasta. Wiersz 5 mówi nam tak. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. I potem czytamy, że wieść o tym jeszcze dotarła do króla i w związku z tym oni wszyscy pokutowali. Kiedy dajemy jakieś przykłady, jak powinniśmy świadczyć innym ludziom o Chrystusie, raczej nigdy tu nie dajemy takiego przykładu, no bo ten przykład jest taki bardziej zniechęcający, ale jednak Pan Bóg użył tu Jonasza w ten sposób sformułował słowa, a mimo to mieszkańcy Niniwy wysłuchali go i pokutowali. To jest zaskakujące, że jakiś obcy człowiek, przyszedł jeden obcy człowiek do potężnego miasta, głosił takie straszne rzeczy, a mimo to mieszkańcy tego miasta pokutowali. I w wierszu 9 tak czytamy, jakie były oczekiwania mieszkańców tego miasta w ich pokucie. Tutaj czytamy tak w 9 wierszu. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy.
A więc ci mieszkańcy mieli świadomość grzechu, świadomość tego, że jest Boży gniew przeciwko grzechowi. Oni mieli tą świadomość. To jest ta świadomość, która dzisiejszym społeczeństwom tak bardzo brakuje, której dzisiejszym społeczeństwom tak bardzo brakuje, że Boży gniew się objawia przeciwko wszelkiej grzeszności. A tamci ludzie wtedy mieli tą nadzieję, może Bóg się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Taką mieli tu nadzieję i czytamy w 10 wierszu, a gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. To jest niesamowite. To jest tu niesamowite, że w tamtych czasach, w czasach Starego Testamentu, gdzie tak często mówimy, że Bóg tylko jak gdyby miał swoje sprawy z wybranym ludem, Bóg zwrócił się do Niniwy, tego pogańskiego miasta, tego strasznego miasta. I kiedy to miasto pokutowało, to Bóg się użalił i nie uczynił im nic złego. To jest tu niesamowite, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że skutkiem zwiastowania Jonasza to imperium, znaczy to miasto pokutowało i Pan Bóg się użalił nad nimi. Ale spójrzmy jeszcze może dalej do tej księgi. I kiedy Jonasz to zobaczył, on zobaczył, że ludzie, że ci przeciwnicy polityczni, ci być może, którzy zagrażają jego państwu, oni pokutują i Bóg ich tu nie niszczy. Rozdział 4, wiersz 1, czytamy tak. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Jonasz się zdenerwował, że Pan Bóg objawił łaskę tamtemu miastu. Że Pan Bóg nie zniszczył wtedy tamtego miasta, bo on myślał, że jego zwiastowanie sprawi, że mury tego miasta padną, że chwała Boża się objawi, a to miasto zniknie. Ale czytamy, że Pan Bóg się zmiłował. No i teraz spójrzmy, dlaczego on się tak zdenerwował. Spójrzmy na werset 2. Może przeczytam cały ten fragment. Mamy tu napisane tak. I modlił się do Pana mówiąc. A więc Jonaszowi się to nie podobało. On się buntował przeciwko temu. I teraz Jonasz modli się do Boga. I zwróćmy uwagę, jak on się modli. Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. A więc Jonasz teraz tłumaczy jakby Panu Bogu i sobie i nam, dlaczego nie chciał iść do Niniwy, a uciekał w przeciwnym tu kierunku. Spójrzmy dlaczego. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. A więc Jonasz zobaczył, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, łaskawym, który żałuje nieszczęścia. I to mu się nie podobało, bo on chciał kary dla tego miasta. I kiedy on to zobaczył, no to miał żal do Boga. W każdym razie ten moment był tu bardzo silny. Pan Bóg z nim, że tak powiem, rozmawiał. I w 4 rozdziale, w 11 wierszu Księgi Jonasza czytamy tak, to jest odpowiedź Pana Boga dla Jonasza, gdzie Pan Bóg mówi tak. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. W ten sposób się kończy księga proroka Jonasza, że Pan Bóg wytłumaczył to temu krnąbrnemu prorokowi, że jest Bogiem łaskawym. Że jeśli ktoś się uniży przed Bogiem, jeśli ktoś wyznaje swoje grzechy przed Bogiem, to Pan Bóg jest Bogiem łaskawym, który żałuje nieszczęścia. I to był bardzo ważny moment w historii, kiedy tu spojrzymy, no bo to było mniej więcej w tym czasie, to ja tutaj zaznaczyłem, że w historii tego imperium był taki krótki okres czasu, około 20 lat, kiedy oni przestali prowadzić walki, kiedy przestali napadać na inne państwa. To jest bardzo ciekawe, ale po tym, kiedy Jonasz im zwiastował, kiedy oni pokutowali, to przez okres około 20 lat to imperium, które było tak potężne, nie prowadziło żadnych wojen, nie prowadziło żadnej takiej złej działalności. Dlatego jest tak bardzo ważnym, żeby zdać sobie z tego sprawę, w jaki sposób Pan Bóg
rozprawiał się z Asyrią i z tym miastem. A więc był taki okres, był okres pokuty tego miasta, był okres łaski, w którym to było takie cudowne i wspaniałe. Ale tak jak wspomniałem, trwało to około 20 lat, a więc zaledwie jedno pokolenie. Tylko przez około 20 lat ta Asyria była jak gdyby na chwilę, na wąskiej drodze, jakbyśmy to mogli dzisiaj tu powiedzieć. Ale w krótkim czasie, po tych około 20 latach, kiedy nastało następne pokolenie, to na nowo to mocarstwo zaczęło podboje, na nowo to mocarstwo zaczęło zwalczać inne państwa. I tak jak mówi nam historia, tak jak nam mówią zachowane zapisy historyczne, zarówno asyryjskie, jak i potem babilońskie, oni się charakteryzowali ogromnym okrucieństwem w stosunku do przeciwnika. Oni stosowali najwymyślniejsze tortury, żeby tego kogoś zniszczyć. Może spójrzmy na przykład takich tortur. Księga proroka Nachuma, z której tu czytałem z pierwszego rozdziału, to spójrzmy teraz na trzeci rozdział i przeczytam ósmy wiersz i kilka niżej. Taką tu historię, która się zdarzyła znacznie później, ale w tym czasie, kiedy Asyria jako państwo triumfowało. I tutaj czytamy tak, Księga proroka Nachuma, trzeci rozdział i będę czytał od ósmego wiersza. Czy jesteś lepsza niż Noamon, to są te Teby, które leżało nad Nilem, otoczone zewsząd wodami, morze było jego wałem, wody jego murem, jego siłą była ziemia murzyńska i Egipt bezkresny, Put i Libijczycy byli jego pomocą. Lecz ono poszło na wygnanie, wzięte w niewolę, także jego niemowlęta roztrzaskano na rogach wszystkich ulic, o jego znakomitych rzucano losy wszystkich jego wielkich zakutów kajdany. Tu też będziesz upojona i omdlała jak ono. Tutaj jest taki zapis, właśnie prorok to zapisał, o takiej historii, która miała miejsce w 663 roku. To było zdobycie tego miasta Teb, które było otoczone Nilem, które również było silno obwarowane, miało sporo tu sojuszników, bo był Egipt, Put i Libijczycy, którzy wspólnie razem się bronili przed Imperium Asyryjskim, ale mimo to właśnie w 663 roku to miasto zostało zdobyte, ludzie zostali zmasakrowani, także dzieci, tak jak żeśmy to czytali. I stąd wiemy, że ten prorok Nachum no, musiał działać później, dlatego że on to wspomina jako pewną historię, która miała miejsce w 663 roku. Tak więc to okrucieństwo było bardzo szeroko znane i ludzie wręcz się bali. Zresztą nawet kiedy czytamy drugą Księgę Królewską czy drugą Księgę Kronik, tam też no, możemy to zauważyć. Ale chciałem o jeszcze jednej rzeczy tu powiedzieć, która jest bardzo istotna. No bo mówiłem, że po tym krótkim czasie się zaczął kolejny podbój. I tu mam potem taki rok zaznaczony 722 i mam zapisane, to jest koniec Izraela. Jeśli chodzi właśnie o relacje między państwem asyryjskim, Niniwą, a północnym tu Izraelem, to jest rzecz z jednej strony może troszkę skomplikowana, ale z drugiej strony, kiedy czytamy Pismo Święte, to możemy zauważyć, że to Królestwo Północne Izrael, w zasadzie wszyscy królowie, którzy byli, nie byli posłuszni Bogu, ale byli przeciwni Bogu i to, co mieli w sobie tu najgorsze, to wprowadzali pogaństwo do swojego państwa, dla swojego ludu i dlatego Pan Bóg zaczął ich karcić, Pan Bóg zaczął ich dyscyplinować. Jednym ze środków dyscyplinowania było to, że Asyria i Niniwa jako państwo najeżdżało na Izrael. W drugiej Księdze Królewskiej w rozdziałach 15, 16, 17
15, 16, 17, 18, czytamy właśnie o tym, jak to państwo asyryjskie zaatakowało Izrael, w szczególności to państwo północne, chociaż państwo południowe też. I w roku 722 Izrael został zdobyty. Ale zanim został zdobyty, to chciałem też jeszcze wskazać, że krótko przed tym, kiedy było tych trzech ostatnich królów w Izraelu, to byli Menachem, że ja ich tu przeczytam, Pekach i ostatni król Ozeasz, to byli ostatni królowie izraelscy i każdy z nich robił bardzo źle przed Panem, ze względu na czas już tego tu nie będę czytał. I kolejni królowie asyryjscy razem ze swoją armią najeżdżali ten kraj i w końcu właśnie w 722 roku ten kraj został całkowicie zniszczony. Stolica Samarii była oblegana przez 3 lata, od 725 do 722 została tu zdobyta i wtedy to Królestwo Północne, czyli Izrael, przestało w ogóle istnieć. I to jest o tyle istotne, że było to skutkiem nieposłuszeństwa Izraela. Pan Bóg wtedy użył Asyryjczyków, użył Niniwczyków po to, aby dyscyplinować tamten kraj i tamtych ludzi. I coś, co jest bardzo ciekawe, co możemy zauważyć, prorocy Izajasz, Ozeasz i Micheasz właśnie w tym czasie, kiedy był koniec państwa Izrael, przekazywali ogromną ilość proroctw odnośnie Asyrii, odnośnie tego, że Asyria zniszczy Izraela z powodu ich odstępstwa. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli może na jeden albo dwa przykłady zapisane w księdze proroka Izajasza, bo tak jak wspomniałem, było ich przynajmniej trzech. Potem było ich jeszcze więcej, ale to może później powiem. Spójrzmy na księgę proroka Izajasza, na rozdział 10. Na rozdział 10, gdzie mamy napisane właśnie o Asyryjczykach. Księga proroka Izajasza, 10 rozdział. Przeczytam kilka wierszy, wiersz 5, potem kilka niżej. Tu mamy napisane tak. Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości. Poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu, przeciwko ludowi mojego gniewu, powołam go, aby brał łup i grabił i podeptał go jak błoto na ulicy. I może wiersze 15 i 16, gdzie czytamy tak. Czy siekiera puszy się przed tym, który nią rąbie, czy piła wynosi się nad tego, który nią trze, jak gdyby laska wywijała tym, który ją podnosi, jak gdyby kij podnosił tego, który nie jest z drewna. Dlatego Pan Bóg zastępów ześle na jego tuszę suchoty, a pod jego potęgą zapłonie ogień jak pożar. Tutaj w tym miejscu prorok Izajasz przedstawia pewne proroctwo odnośnie właśnie Asyryjczyków. Prorok Izajasz właśnie działał mniej więcej w tym czasie przed kilkanaście lat, ale także kilkanaście lat po tym. To był okres działania proroka Izajasza, zresztą i tych innych. I on wielokrotnie, jeszcze jak funkcjonowało państwo Izrael, ostrzegał ich, że nadchodzi Boży sąd i że Asyria jest tym narzędziem tego sądu Bożego. W tym rozdziale 12, w rozdziale 10, wierszu 15 i 16 były takie szokujące słowa. Jest mowa o siekierze, o pile i o lasce, dlatego że jest to taki język poetycki. W ten sposób Izajasz określał Asyrię jako narzędzie dyscyplinowania, a nawet tu zagłady Izraela. W wierszu 5, żeśmy czytali, biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu. A więc Pan Bóg mówi, że używał Asyrii do tego, aby dyscyplinować swój naród. I to jest też tak bardzo ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, że te Boże drogi są zupełnie inne niż nasze wyobrażenia. Tych miejsc w Piśmie Świętym jest bardzo dużo, które właśnie wskazują, że w tym trudnym czasie dla Izraela ci prorocy
ostrzegali Izrael, ale także mówili o Bożych sądach nad Izraelem z powodu grzechu. Ze względu na czas już tego tu nie będę czytał, ale podobnie było z Królestwem Południowym, czyli z Judą, która również miała problemy z pogańskimi praktykami, że Asyryjczycy najeżdżali ten kraj, ale ponieważ Juda się upokorzyła przed Bogiem, dlatego została zachowana. Był ten taki trudny moment, o którym wspominałem, kiedy ten judzki król Manases już tak bardzo pogrążał się w odstępstwie, wtedy został wzięty przez Asyryjczyków do niewoli. Tak więc to mniej więcej tak wyglądała ta historia, kiedy nastało następne pokolenie po tych, którzy się ukorzyli przed Bogiem na skutek zwiastowania Jonasza. Oni potem dalej z jeszcze większą tu zaciekłością rozszerzali swoje tu królestwo i niszczyli inne państwa. Właśnie w 722 roku padł Izrael jako Królestwo Północne, natomiast w 663 roku został zdobyty Egipt i zostało zdobyte to miasto Teb również w taki straszny sposób. Tak więc tu widzimy, że to imperium, jak gdyby tu było takie apogeum jego mocy, że ono było coraz tu mocniejsze i Juda i Jerozolima drżały, no bo się bały, że teraz będzie ich kolej. Gdy spoglądniemy na to, co zapisał prorok Nachum, bo chciałbym już teraz wrócić z powrotem do tej księgi, do tego pierwszego rozdziału, który przeczytałem, to w księdze proroka Nachuma w rozdziale trzecim, wierszu 12 czytamy tak. Wszystkie twoje twierdze, to jest mowa o mieście Niniwa. Wszystkie twoje twierdze są jak drzewa figowe z wczesnymi owocami. Gdy się nimi potrząśnie, wpadają do ust jedzącego. W wierszu 14 czytamy tak. Naczerp sobie wody na czas oblężenia, wzmocnij swoje obwarowania, wejdź w błoto i depcz glinę, weź do rąk formę do cegieł. To są słowa, które czytamy i które czasami do nas tak słabo przemawiają, ale gdy spojrzymy na historię, może jeszcze to powiem, że to miasto Niniwa zgodnie z proroctwem zostało zdobyte w 612 roku, zostało zniszczone i w zasadzie do pierwszej połowy XIX wieku nie było informacji w ogóle o tym mieście i to też była w pierwszej połowie XIX wieku, czy do pierwszej połowy XIX wieku taki argument przeciwników Biblii, że Biblia pisze o jakimś mieście, które nie istnieje. Natomiast w połowie XIX wieku archeolodzy odkryli to miasto, odkopali to miasto, dostali się do bibliotek tamtego miasta, gdzie było mnóstwo tych tabliczek glinianych, gdzie była zapisana historia i potrafili odtworzyć tu historię tego miasta. No i musieli się zgodzić z tym, że Biblia miała rację. Ale wróćmy do tego trzeciego rozdziału wiersza 12. Wszystkie twoje twierdze są jak drzewo figowe. Kiedy w XIX wieku i potem na początku XX wieku były dokonywane wykopaliska w tamtym mieście, w tamtym miejscu, to stwierdzono, że to miasto, żeśmy czytali, że Jonasz potrzebował 3 dni drogi, żeby to miasto obejść, to mury tego miasta były zrobione w ten sposób, że najpierw była fosa z wodą o szerokości 50 metrów. Potem był pierwszy mur z kamienia o wysokości 4,5 metra. Potem była przerwa i był drugi mur z suszonej cegły, który miał 25 metrów w wysokości i szerokości 15 metrów. A więc no to wyglądało jak niesamowita twierdza, której nikt by nie był w stanie zdobyć. W pierwszym rozdziale, w 12 wierszu, żeśmy czytali, chociaż są nietknięte i tak liczne, jednak znikną. A więc te mury tego miasta były niesamowite i w zasadzie tu nie było żadnych szans, żeby to miasto zdobyć, bo była woda, ogromna ilość wody i były dwa te mury, pierwszy z kamienia, a drugi z cegły. I ten wiersz 14, który żeśmy czytali, jeżeli macie Biblię, spójrzcie, tam są takie dziwne słowa,
które mówią tak, wejdź w błoto, depcz glinę, weź do rąk formę do cegieł. I tak czasami to czytamy, no, o co chodzi, kiedy właśnie były te wykopaliska, się okazało, że ten drugi mur właśnie był z suszonej cegły, który miał tam szerokość 15 i wysokość 25 metrów, a więc wiemy, o czym była mowa. Weź błoto, depcz glinę i formę z cegieł. Oni tworzyli, no mieli formy na cegły i z tych cegieł tu budowali mury. A więc no było to potężne miasto, było to miasto właściwie, które było trudne do zdobycia. I nic dziwnego, że właśnie w tym czasie, zanim prorok Nachum miał swoje przesłanie, to Judejczycy, król judzki, tak bardzo się bali tej inwazji asyryjskiej, tej inwazji z Niniwy, bo mieli świadomość, no, że to będzie ich koniec. I wtedy właśnie, tak żeśmy czytali w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, mamy napisane wyrocznia o Niniwie, księga widzenia Nachuma z Elkosz. Wtedy, kiedy ludzie byli załamani, kiedy król był tu załamany, że on nie da rady, że na nich też teraz przyjdzie kolej, skoro padły te Teby, to wtedy Pan Bóg nagle daje wizję temu prorokowi Nachumowi, który przedstawia sąd. Dlatego, że wszystkie trzy rozdziały, które są w tej księdze, one mówią o Bożym sądzie nad Niniwą. O Bożym sądzie, o tym, że nadszedł czas sądu nad Niniwą. To jest wyrocznia o Niniwie. Czyli to jest sąd Boży, to jest wyrocznia Boża o tym, co stanie się teraz z Niniwą. Z historii wiemy, że ona się spełniła w 612 roku, czyli gdzieś 20 lat później, ale to proroctwo było pewne i ono było przekazane głównie dla Judy, tak jak żeśmy czytali w tym ostatnim wierszu 15 pierwszego rozdziału. Judo, obchodź swoje święta. Juda, czyli to państwo południowe, ono się bało w ogóle cokolwiek robić, bo miało świadomość, że ich tu najadą. I nagle występuje ten prorok. Występuje prorok z takim bardzo szokującym przesłaniem. Gdy czytamy cały ten pierwszy rozdział, który przeczytałem, to możemy być zdziwieni, w jaki sposób prorok opisuje Boga. Dlatego, że ten opis Boga tak bardzo słabo pasuje nam do tego, jak dzisiaj się przedstawia Boga, tylko tego, który kocha i nic więcej. Natomiast prorok tutaj przedstawia Boga w bardzo szczególny sposób. On przedstawia obraz Boga w pierwszej fazie, żeśmy tak czytali, Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan, mściwy jest Pan i pełen gniewu, mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Nam to jest trudno może pojąć w tej chwili, ale Pismo Święte mówi bardzo jasno, co to znaczy, że Bóg jest Bogiem pełnym gniewu i Bóg jest Bogiem mściwym. Bóg jest święty. O tym czasami tu zapominamy. Tamci ludzie też o tym tu zapominali, że Bóg jest mściwy wobec wrogów, którzy tkwią w grzechu. Ci ludzie w Niniwie, którzy mieli ten swój czas pokuty, oni tak bardzo szybko o tym tu zapomnieli i na nowo zaczęli pogrążać się w grzechu. W grzechu, w przestępstwie, w gwałcie, w grabieży i w boju. Pan Bóg im mówi, ja jestem Bogiem pełnym gniewu, mściwym, wybuchający gniewem na swoich nieprzyjaciół. A więc Bóg nie toleruje zła. I to jest przesłanie również tej księgi. Gdy spojrzymy na trzeci werset tego pierwszego rozdziału, to czytamy tak. Pan jest cierpliwy i pełen łaski. Spójrzmy, jak gdyby dwie przeciwstawne sobie postawy. Pan Bóg jest cierpliwy i pełen łaski. Ale gdy spojrzymy na to razem, na ten czas i na ten czas, Pan Bóg jest cierpliwy i pełen łaski. Był ten szczególny okres dla Niniwy, gdy słowo było głoszone i oni się upokorzyli. Oni się upokorzyli przed Bogiem i Pan Bóg w swojej cierpliwości okazał im łaskę. Ale jak bardzo krótko to trwało, gdzie oni się na nowo zbuntowali i dlatego, tak im mówi prorok, Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Dlatego my musimy w ten sposób właściwy to rozumieć. Mamy z jednej strony Bożą miłość, ale z drugiej strony
mamy Bożą świętość. A Boża świętość się objawia tym, że Bóg nienawidzi grzechu, że grzech musi się spotkać z odpłatą. I to jest przesłanie tej księgi, które często dla nas jest takie trudne. Ale my musimy na to w ten sposób spojrzeć. My dzisiaj spoglądamy na to poprzez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus tam na krzyżu zaspokoił ten Boży gniew z powodu moich i Twoich grzechów. Ale czy moje, czy Twoje grzechy, to one sprawiały, że Boży gniew się na nas mógł nam zaszkodzić, mógł nas wrzucić aż tam do piekła. I stąd jest no to takie, tak bardzo ważne, aby mieć tą świadomość. Spójrzmy, że kiedy Jonasz był w Niniwie, to on mówił tak, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zniszczona. On mówił o Bożym gniewie, o groźbie tu Bożego gniewu i wtedy była pokuta, wtedy było odwrócenie się. Tak więc to jest pierwsza część tego pierwszego rozdziału, gdzie jest mowa właśnie z jednej strony o Bożym gniewie, a z drugiej strony jest mowa o Bożej cierpliwości i o pełni Bożej łaski dla tych, którzy do Niego przychodzą. Potem w następnych wierszach od trzeciego do siódmego z kolei tu widzimy Bożą wielkość. Ludzie często zapominają o Bożej wielkości. Tu jest mowa o tym, że Jego droga jest w burzy i w wichrze. Chmury są prochem pod Jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. Prorok przypomina zestresowanym ludziom, że Pan Bóg nad wszystkim panuje. Że On panuje także i nad pogodą, którą jest. Nad wszelkimi zjawiskami, które są na świecie. Pan Bóg nad tym wszystkim panuje. W wierszu szóstym tak mówi prorok, kto ostoi się przed Jego srogością, kto wytrwa wobec zapalczywości Jego gniewu. W umysłach Judejczyków był strach przed Niniwą, że Niniwa ich teraz zniszczy, że Niniwa ich będzie teraz, że będzie dla nich jako ci, którzy zabijają, ci, którzy kradną, ci, którzy będą ich męczyć, a Pan Bóg mówi, ale kto się ostoi przed moją srogością? Kto wytrwa wobec mojej tu zapalczywości? A więc pokazuje tą przepaść między mocą Boga a mocą Niniwy. I to jest to przesłanie, w którym prorok to mówi tak bardzo mocno. On mówi o Bożej wielkości, ale także mówi teraz o Bożym sądzie. W wierszu ósmym mamy napisane tak, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenie, nie nastanie po nim drugi ucisk. Tutaj mamy pierwsze takie jednoznaczne stwierdzenie, że to Pan Bóg dokona zniszczenia Niniwy i to będzie zniszczenie kompletne. To będzie zniszczenie całkowite. On dokona zniszczenie i nie zostanie I nie nastanie po raz drugi ucisk. A potem mówi w następnych wierszach, biada temu miastu, które jest tak bardzo harde przeciwko mnie. W 11 wierszu czytaliśmy takie bardzo szczególne słowa, gdzie tak to zapisał prorok. Z ciebie wyszedł przeciwko Panu, z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciwko Panu i doradzał nikczemnemu. Tutaj prorok w taki wyraźny sposób się odnosi do króla asyryjskiego Senacheryba, który w swoim czasie tak powiedział. Teraz to może znajdę. To jest w drugiej księdze królewskiej w rozdziale 19. To są słowa króla asyryjskiego, który powiedział tak do Hiskiasza, króla judzkiego. Powiedzcie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu tak. Niechaj cię nie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz, myśląc, nie będzie wydane Jeruzalem w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemiom postępującym z nim, jak z obłożonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść cało? Czy wyratowali bogowie tych ludów, które wytępili moi ojcowie Gozan, Haran, Resef i mieszkańców Edenu z Telasar?
gdzie jest król Hamatu, król Arpadu, król miasta Safarwaim, Heny i Iwy. To był ten moment, kiedy Jerozolima była oblężona przez króla asyryjskiego, Senacheryba, i wtedy Hiskiasz zwrócił się do Boga, zwrócił się także do proroka Izajasza z prośbą o ratunek, żeby Bóg dał wyjście, żeby Bóg dał pomoc. A ten król się z niego śmiał. Czy twój Bóg, niech cię nie zwodzi twój Bóg, na którym tu polegasz. A więc zakpił sobie z Boga Jahwe, z Boga Izraela. I mówił o tych wszystkich tu pogańskich bożkach, które zostały zwyciężone. Natomiast wiemy, że on wtedy musiał odejść od tego miasta, dlatego że Pan Bóg go skarał. I mamy to słowo w 11 wierszu. Z ciebie wyszedł ten, który wymyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnemu. A więc również o tym wspomina tu prorok Nachum. I wiersz 12 i niżej. Spójrzmy, to jest już słowo, które jest słowem wyroczni o tym, jak zginie Niniwa. Chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem cię, to jest mowa do Judy, lecz już cię nie poniżę. Oto teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie, i rozerwę twoje więzy. Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz, twoje imię już nigdy nie będzie wspominane, ze świątyni twojego Boga usunę posąg ryty i lany. A więc tutaj mamy teraz już tą Bożą tu wyrocznię, ten Boży sąd. Oto teraz złamię jego jarzmo. Teraz złamię Niniwę i będzie koniec. Twoje imię już nigdy nie będzie wspominane. Kiedy to miasto zostało w tym 612 roku zdobyte, wówczas jego mury zostały zburzone i od tego momentu to miasto przestało praktycznie mieć znaczenie funkcjonować. Potem zostało właśnie tu zasypane piaskiem i dopiero w XIX wieku odkopane. Twoje imię już nigdy nie będzie wspominane. A więc ta wyrocznia Boża była jasna i jednoznaczna. W trzecim rozdziale i w 19 wierszu, to jest ostatni werset, i jest napisane tak: nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana. A więc ta wyrocznia Boża jest pewna i ona miała miejsce, i to miasto zostało całkowicie zniszczone. Państwo judzkie, Juda zostały wtedy zachowane. Tak więc to jest słowo, które było bardzo trudne, ale to jest słowo, które doszło tego proroka, i po około 20 latach to miasto przestało istnieć, a za 7 lat państwo asyryjskie również przestało istnieć, zostało zdobyte przez Babilończyków i Medów. Tak więc historia tego imperium, które było potężne, które było wielkie, też się tu zakończyła. I gdybyśmy spojrzeli na to teraz z tej strony, to spójrzmy, że to imperium miało takie dwa ważne momenty. Była proklamacja łaski dla Niniwy w czasach tu Jonasza, ale potem była proklamacja sądu i zniszczenia za czasów proroka Nachuma. Również krótko po nim prorok Sofoniasz, mniej więcej w tym czasie, także przepowiadał to, że to miasto i państwo przestaną istnieć. Tak więc to jest ta historia, która powinna do nas tak bardzo mocno mówić. Ale ktoś by tak się zapytał: no dobrze, ale co to ma wspólnego z dzisiejszymi czasami? Co to ma wspólnego ze mną? Co to ma wspólnego z tobą? Pierwszy taki wniosek, który mamy z tej historii, który jest tak bardzo istotny, jest taki. Pan Bóg panuje nad wszystkim. To Pan Bóg jest tym, który ma władzę nad całym światem. I to królestwo asyryjskie się boleśnie o tym przekonało, bo miało chwałę, miało sławę, miało te bogactwa. Nawet Pan Bóg użył ich jako środek dyscyplinujący dla Izraela. Ale przyszedł czas, kiedy Pan Bóg powiedział dosyć, kiedy Pan Bóg tu powiedział koniec, i wtedy to państwo przestało istnieć. I dla nas jest też to taki bardzo jasny sygnał, że również w dzisiejszych czasach, w
Wszechmocny Bóg panuje nad całą historią. On panuje nad geopolityką, nad tymi wszystkimi tu wojnami, które teraz są. Pan Bóg ma nad tym wszystkim władzę. Nic nie uchodzi Jego uwagi, ale wszystko jest za Jego dopuszczeniem. No i to jest pierwszy taki bardziej może ogólny wniosek, ale mamy drugi wniosek, czy drugie wnioski, które są dla nas takie bardziej osobiste. Dla każdego Pan Bóg wyznacza pewien czas łaski. Dla każdego człowieka, tak samo jak było w tamtej historii, był czas, kiedy Pan Bóg wyznaczył ten czas łaski dla tego miasta. I kiedy to miasto się poddało pod ten czas łaski, kiedy to miasto pokutowało, w ten czas dożyło pokoju, a także nie zostało zniszczone. I to jest ta prawda, która jest ważna aż do dzisiejszego czasu. Czas łaski jest dla każdego. I ten czas łaski, który był wtedy, był tak znamienny, tak ważny, że Pan Jezus Chrystus w swoim słowie to powiedział. Mężowie z Niniwy staną na sądzie przed tym pokoleniem, bo usłyszeli zwiastowanie Jonasza, pokutowali i nawrócili się. A więc Pan Bóg dla każdego wyznacza ten czas łaski. Ale następna prawda jest taka, że ta łaska nie przechodzi automatycznie sama na następne pokolenia. To był ten krótki czas, kiedy ta łaska była skuteczna. Ale potem przyszło tu następne pokolenie, które zapomniało o tej łasce, które z powrotem zaczęło brnąć w grzechu, w swojej grzeszności i zaczęła niszczyć, gwałcić i grabić. Dlatego Pan Bóg ogłosił sąd. Dlatego Pan Bóg ogłosił sąd i Nachum był tym, który był wyrazicielem, ustami Boga, które mówił o tym sądzie. Dlatego przesłanie tego proroka jest tak bardzo ważne, kiedy patrzymy nawet na ten pierwszy rozdział, który przeczytałem. Z jednej strony jest prawdą, Pan Bóg jest pełen łaski i pełen cierpliwości, ale z drugiej strony także Pan Bóg jest mściwym i pełnym gniewu, mści się na swoich wrogach, tych, którzy są przeciwko Niemu. I ta prawda jest tak bardzo ważna. W wierszu 7 żeśmy czytali, dobry jest Pan, jest ostoją w dniu ucisku, On zna tych, którzy Mu ufają, przeprowadza ich przez wezbrane fale. Tak więc z jednej strony Nachum mówi o Bożym gniewie, a z drugiej strony Pan Bóg mówi o Bożej łasce przez tego proroka. I to jest to, na co my musimy spoglądnąć razem. Jest Boży gniew, ale jest też i Boża łaska. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze na jeden fragment w Nowym Testamencie, ostatni fragment zapisany w liście do Rzymian. W liście do Rzymian w rozdziale 2, które może będzie takim odbiciem tego, co mówił Jonasz. Tak jak wspomniałem, my dzisiaj tu żyjemy w czasie łaski. W tym czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus wzywa wszystkich do pokuty. W tym czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus wzywa wszystkich do pojednania. I to jest kwestia, jak my na to reagujemy. Spójrzmy, list do Rzymian, rozdział 2. I przeczytam od 4 do 6 wiersza. List do Rzymian, rozdział 2, czytam od 4 wiersza. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Ty jednak zawsze przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. To jest tu niesamowite stwierdzenie, które apostoł Paweł przekazuje do zborowników w Rzymie. Mówi o Bożej dobroci, ale mówi także o Bożym gniewie. I się pyta, czy nie lekceważysz tu bogactwa tej łaski? Czy nie lekceważysz tego, że dzisiaj żyjemy w czasie łaski? Dzisiaj można pokutować, dzisiaj można przyjść z powrotem do Boga. Ale może przyjdzie taki czas, że już nie będzie to możliwe, bo ten Boży gniew, który się objawi, jeżeli będziesz miał zatwardziałe serce i nieskruszone serce, gromadzisz sobie gniew Boży. I chcielibyśmy, patrząc na tą historię, która jest zapisana w Starym Testamencie, chcielibyśmy spojrzeć, że w ten sposób Pan Bóg przemawia i dzisiaj.
Pan Bóg się pyta, czy dzisiaj jesteś gotowy, aby poddać się Jemu, aby poddać się Jemu całkowicie, aby powiedzieć: Boże, ja jestem grzesznikiem, proszę Cię, przyjmij mnie, weź mnie na swoją własność, a ja chcę już iść Twoją drogą. Niech Panu będzie chwała. Amen.